Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w odcinku z gry Majesty. Bardzo, bardzo miło mi was widzieć. Strasznie fajny komentarz, chyba duży, tylko Dragster, nie jestem pewien, na D chyba użytkownik miał. Aż serduszko dałem, jak rzadko w ogóle to na tym kanale nie daje serduszek. To tak napisał, że no jak Ignacy za każdym razem wita nas tak bardzo serdecznie, mówiąc do kawałku plastiku, to musi być strasznie smutne. Wiecie co, to nie jest smutne, to jakby stało się to już takim trochę powszednim dla mnie chlebem, bo to jest trochę tak, jakbyś... Myślę, że jest ci smutno, bo na przykład wysłałeś komuś kartkę. Kiedyś się wysyłało kartki dla młodszych widzów. Wysyłało się na przykład kartki z wakacji. Cześć, pozdrawiam się tam gorąco, no nie wiem, z upalnej plaży w Darłówku na przykład, czy coś takiego pisałeś. No i ktoś by wtedy też mógł powiedzieć, no dobra, no pisząc to piszesz do kartki papieru, mówisz cześć, pozdrawiam cię serdecznie, coś tam, a nie widzisz tej osoby. I to jest trochę taka kwestia korespondencyjnej takiej wyobraźni, tak, że ja wiem, że ja to mówię dzisiaj, nie wiem, jest godzina 11:26, jak to nagrywam w poniedziałek, tak, a wiem, że wy zobaczycie to od dzisiaj, od 17 do jakiejś tam losowej godziny i to jest takie korespondencyjne przywitanie, tak, pomyślałem sobie, że, ale bardzo mi miło było za sam komentarz, więc pomyślałem, że tak na niego odpowiem w jakiś sposób. A słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie Deal with the Demon. Ja nie ukrywam, że tę misję zawsze pomijałem, z prostej przyczyny, bo mnie zawsze wkurzała, w sumie przechodziłem ją zawsze kodem i tyle, ale napisaliście mi, że nie jest jakaś specjalnie trudna i można stosować oczywiście tę mechanikę save abuse, czyli że jakby ustawiamy kasyno, dajemy maksymalną stawkę i zapisujemy, wczytujemy, jeżeli nam wyjdzie, tam jest chyba szansa 1 na 10, że nam wejdzie najwyższa stawka i wtedy można to wygrywać. Jedną z opcji jest oczywiście kodem, jest tam field is back, tak się nazywa chyba kod, trzeba pod enterem go wpisać. Ja pomyślałem, że tak, mamy tam 30 dni, jak będzie tak, że będzie misja się zbliżała ku końcowi, jak już wyczyścimy mapę, a nie będziemy mieli wystarczająco hajsu, a będziemy na przykład tam brakło, nie wiem, jakiejś niedużej sumy, ja pewnie to dobiję kodem i tyle, żeby już się nie męczyć z tym jakoś strasznie, bo tym bardziej nie jest to jakaś misja, którą czuję, że chciałbym nagrywać na 15 razy, żeby wam tylko pokazać to. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wyszło. Będę grał, mam nadzieję, jak najoszczędniej. To co, lecimy. Bo właśnie, o co chodzi? Chodzi o to, że mamy zrobić 100 tysięcy golda w 40 dni. To może trochę potrwać. I boję się, że jak ta końcówka będzie się ciągnęła i ciągnęła, zobaczymy, jak będzie szło. Jeżeli będzie, wiecie, 35 minut materiału, już będę czuł, że po prostu ja usypiam, to mam świadomość, że wy też pewnie będziecie pod tym usypiali. I tyle, więc chodźcie, zobaczymy samą misję i lecimy. Na starcie to nie ma co się jakoś specjalnie tutaj martwić. Mamy kasyno, widzę jedno. Gnomy, czy chcę gnomy? Nie wiem. Zrób tak i zrób marketplace'a. Chyba nie chcę gnomów tak naprawdę. Krypta niech będzie, co my tutaj mamy? Obawiam się, że to mi się za długo nie utrzyma. Skoro tu już są przeciwnicy. Jest gildia wojowników. Pójdźmy z tą gildią wojowników, spoko, zróbmy ze dwóch. Czemu by nie? Może jeszcze tej świątyni krypty nie ulepszajmy. Ale to na pewno ulepszymy. No kurwa, ty psie. Co z Sivar? Zepsuje mi chłopa. Ulepszamy to. O 1000%. No i kapłanka, i to jest chyba tyle, co mogliśmy zrobić na dzisiaj. Wydaje mi się, że mam po świątyni mam. W sensie po guardhouse mam. Okej, ty zabiłeś jedną z harpi wraz ze szkieleciakiem. Tam idzie strażnik, ale nie wiem, czy on to wylatuje. Bałem się, że mogę mieć po robocie. Nie zgin tylko. O Jezu, się bałem, że zginiesz mi. Jeden wojownik. Dobra, mamy niezły układ bohaterów. Zrobimy jeszcze tutaj zaraz szybciutko pałac, drugi poziom. No chyba mam powierzyć strażniczej. No w dupie. Boli. Boli bardzo. Pałacyk mamy dwójeczkę. Praktycznie chyba cały czas będziemy starali się grać tak, żeby to był dzień targowy. Zapewne nieustannie będę chciał, żeby był. Mógłbym zrobić teraz jeszcze ferwusów. I ferwusom kazać napierdzielać się tutaj. Pytanie, ile będę chciał zrobić tego. Powinniśmy porobić tu na pewno kilka takich rzeczy. Trolle są cholernie irytujące. Market Day. No, elfy chcą się... Elfy to nie jest głupie, wiecie czemu? Bo elfy nam dublują dochód z tego, z marketplace'ów, więc myślę, że elfy weźmiemy w tym odcinku. Skoro chcą się do nas tak przyłączyć, to elfy pewnie wezmę. Spieprzaj, jestem bardzo ładny. Ilu mamy? Dwóch magów, trzy krypty. Battling enemy hero? To wróg ma tutaj bohaterów przeciwko nam? Serio, straciłem tego poborca podatkowego? No za psy. Exploring. Patrzcie, mają bohaterów.
Kładźcie się spać, pajace. Krypty mają zbyt duże obrażenia wychodzące, żebyście byli w stanie coś zrobić. Ładnie wylewalowany krypty Eurada. One się fajnie jeszcze z ferwusami łączą i bardzo lubię. Market Day oczywiście robimy. Zrób to, ale niech trwa Market Day. Pierdzielony szczur już idzie. Teraz mi wszystko ukradnie. Pies, ja tych szczurów nienawidzę. Dobra, Mac powinien tu posprzątać temat. I daję mu szansę. A, odpowiem na jeden komentarz, bo ktoś napisał, że to nie jest tak, że magowie muszą mieć bibliotekę, żeby się uczyć czarów, bo i tak się uczą czarów. Oni się uczą czarów niezależnie od poziomu, tak, jest kilka czarów, czyli przyspieszenie, jeden z pocisków, bo oni mają Energy Blasta, potem dostają jeszcze jeden pocisk. Tak, uczą się, zgodzę się, że to tak działa, ale mogą nabyć dwa czary dodatkowe z Library, czyli Meteor Shower, czyli deszcz meteorytów oraz Fire Blast mogą nabyć, właśnie. Czy jakby inaczej, każdy bohater może nabyć czary, które ma standardowo. O, widzę, że sobie u mnie zrobisz ulepszenie broni. Każdy bohater może mieć, nabywa automatycznie czary, tak? Jak na przykład, nie wiem, Agrele dostają chyba tą opcję, żeby się chowały w tym. Chowały się przed wskrzeszeniem, tak? Czy jak zginą, to mogą się wskrzeszać. O. Nie wiem, kto tam jeszcze zbiera czary. Chyba ten okrzyk Ferwusa dostają ci. Wojownicy Discordu dostają. Jeżeli są na jakimś poziomie. Więc jakby tak, ale magowie też nabywają poziomy, nabywają czary właśnie wskutek poziomów. Wskutek biblioteki. O, no tak. Kurwa, jak jestem biedny, Jezus Maria. 570, dawaj mi rogali, bo ja się zesnę zaraz bez hajsu. Chyba, że ulepszamy... Nie, elfy. Jeżeli coś ma mi dać hajs, to raczej elfy. Zajebcie, dziada, no właśnie. Dam tu flagę eksploracyjną za jedynkę. Tutaj też dam. I tu też dam. Widzę, że łażą mi ci rogale tutaj cały czas. Domyślam się, że jest jakaś gildia rogali, która jest tutaj walcząca. Możesz go zabić po prostu. O, dziękuję. O to mi chodziło. Chłopki budują to. Dzień handlowy. O, proszę. I tego poszukiwałem. Za stóweczkę. Jeszcze nie dostała nawet obrażeń, więc nawet nie czuję, że jest dla niej zagrożenie w tej ziemi. I tu jest kolejna gildyjka. I kolejna gildyjka. Szkielety cię zabiły. Killa musik, co? Im szybciej wyczyścimy sobie mapę, tym wiecie, mamy trochę bezpieczniejszą sytuację. Tak, na pewno będę chciał. Jeszcze nie mam takiego dużego bezpieczeństwa na mapie. No ale chciałbym to zrobić. Ten Market Day, robimy następny Market Day. Ten dźwięk jest dla mnie bardzo irytujący. Nie będę ukrywał. Też za stówkę daj. Czy on wali w swój lokal? Jak mogło być? Zrób mi tak. Wyższy poziom. Piąty poziom, pięknie wylewelowana. Elegancko. Czy jakby mi się udało na tylu bohaterów, to spoko, bo ja nie chciał pewnie więcej bohaterów w tym mieć. Jeżeli się uda na jak najmniejszą ilość bohaterów, tym lepiej. Mamy 5 dni. Jeden lokal poszedł spać. Chciałbym tu mieć właśnie strażnicę i chciałbym mieć punkt handlowy, nie? Trading Post. No to wymaga strażnicy przede wszystkim działającej tam. Tak solidniej troszkę, żeby jakiś troll jej tam nie kładł na każdy raz. Elfy mogę mieć? Mogę też Rangera. Jednego Rangera to ja bym wrzucił, wiecie? Tak zupełnie szczerze. Market Day. No i będę potrzebował trzeci poziom zamku, nie? To zawsze zwiększa mi dochód. Jak mi go zabijecie, się bardzo zdenerwuję. Dokładnie. Bardzo dobrze. Co za muzyczka? A, ktoś jest tutaj. Za gówno.
Dobra, zwiedzajcie chłopaki i dziewczyny. O, menduzy. Nie lubię ich. Potrzebujemy tam na pewno strażnicy. Potrzebujemy też punktu handlowego. Kilku rzeczy potrzebujemy w tym momencie. No niewiele się dzieje. Czasem czy tego pokonasz. Piąta poziomowa krypta. Poszła się jebać. Tak z marszu. Ona jednego elfa mi jeszcze. Pożysz ty mój. Ale boli dupa. Żeby oni sobie nie mogli kurwa z trollami poradzić. Ja pieprzę. Czyli, a dobra, ja i tak potrzebuję 12 bohaterów, żeby mieć ulepszony zamek, więc i tak tych bohaterów trochę zrobić muszę. No dobrze, że elf przynajmniej wyszedł. Co się w ogóle z tym rangerem dzieje do cholery? Market day. O, zameczek. Spróbuj to pobić. 1000 hajsów tam mamy. Czy gildie rogali te trochę niezależnie będę potrzebował? Do wszystkiego. No kurwa, jak ja tego nie lubię. Nawet nie sięgnę cię czarem. No zaraz zdechnie od szkieleta czy czegoś takiego. Kurwa mać. Dobra, że przynajmniej ty to dostałaś. Zróbmy to. On wtedy jest spowolniony. Daje szansę tej krypcie na jakiekolwiek. Dobra, wyleczyłaś się, okej. Dobra, okej. Nie jest tak źle. Bałem się, że będzie gorzej, tak powiem. Okej, wyszedł ten ranger tutaj. Dobra, teraz potrzebujemy guardhouse tam. Jeszcze raz. Będziemy potrzebowali jeszcze raz. Ale trading post tutaj. Żeby zaczął jeździć. Market day. Zbierz to. Brawo. 1000. Oddajesz i ulepszamy z marszu. Aha, nie ulepszymy. Trzeba protection ringi zrobić. To też mi daje szansę na zbudowanie od razu trading postu tu. Im dalej, tym lepiej. Trading post, ja tym lepiej, im jest dalej od twojego targowiska. Zrób te pancerze za 200. Kurwa, jak lubię ten dźwięk. Nie zgin. I czy planujecie naprawić to w ogóle kiedykolwiek? Psy! Dobra, skupił się na nich. Jezu. 500 zgarnął ziomu. Na 1700. Na wszystkich tych jebanych szczurach, które kurwa cały hajs ukradły. Nie masz potek 1000 hapsów. I troll mi jeszcze to pewnie przyjdzie zniszczy zaraz. Ale mnie boli dupa, nawet nie wiecie jak bardzo. Ja pierdolę. Jak mi odbyt się kurwa rozpycha w tym momencie. Bożesz ty mój. O! Niemożliwa jest ta gra nieraz.
Po co naprawić targ, który jest komuś potrzebny, nie? Będę teraz biegła tutaj przez całą mapę zapierdolonymi wilkołakami. Dobra, ty zostajesz przynajmniej poziomy jakieś na tym. O, ci naprawię w końcu, brawo. O, healing potki, no nieźle, nieźle. Dawaj mi tych bohaterów w końcu, bo się zesramy zaraz będę. Mogę zrobić w ogóle poziom? Mam 12 bohaterów? 7 mam, no tak. Trochę wam się zdarzyło zginąć, nie? Nie zginiesz? Co za pajac. Siódmopoziomowy. Dobra, elf przynajmniej zebrał ładny poziom na tym levelowaniu się tutaj. Jeszcze zbierze jedną stówkę. O ile oby tutaj nie było tylko oka. Jeżeli jest oko, to daje automatycznie mu wither. Bo to czasami są te oczy z tych zamków wypadają, albo menduzy. Mogłem robić Ignacy na przykład w świątyni. Jest okej, okay. Jest dobrze. Dobra, jest okej. Okay. Ty zdjęłeś przynajmniej. Dobra, jedzie karawanka, 500 hajsików w środku, dobrze, ładnie. O to chodzi. Później ulepszajcie. I to trzeba jeszcze zaraz ulepszyć. Market day, jeżeli nie wiesz co zrobić, to zrób market day. Trzeba tu zrobić jeszcze strażnicę. Już to widzę. Fleeing in terror. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. A building has been upgraded. Dobra, jedzie karawanka. Ty zbierzesz to, któryś z was to zbierze raczej. Pierwsza poziomowa już jest teraz babeczka tu. Elfy mam przynajmniej ładnie wylewelowane, to jest chociaż jakiś minimalny plus. Marketplace. Gdybyś to zebrał, byłoby super. Ale pójdziesz do chaty i pewnie zginiesz za jakiegoś szczura, który stąd wyjdzie. Dobra, ten eksploruje, miło. Zamek. Rozbijcie. Ładnie. Sovereign, a building has been upgraded. Przeżyj. Nie. Dobra, okej, może przeżyjesz. Może. To jest warte więcej. I join the wild spirits. Potrzebuję dwóch bohaterów. Raz. Dwa. Przepraszam, że jestem taki delikatnie oburzony, jak widzicie. No ale idzie się troszkę zirytować, no co ja wam będę mówił, no. Nie masz potek, ziomeczku, wiesz o tym. Uuuu! Dobra, mamy najwyższy poziom zamku, nieźle. A zaczynamy robić te wszystkie rzeczy do wywożenia pieniędzy. Irytuje mnie już ta misja, jest strasznie irytująca. Porobię kilku bohaterów więcej.
Może kilku chociaż. Daję jeszcze jedną stówkę. Dobra. Nie chcę tych amuletów robić. Robimy w takim razie... Gdzie to jest? To chcę jeszcze jedno zrobić. I tu jakąś strażnicę. Trzeba by z dwa marketplace'y zrobić, jeżeli chcemy mieć trochę lepszą gospodarkę w tym momencie. Fleeing in Terror, okej. Okay. Nas będzie trzeci poborca podatkowy. Jak zrobimy więcej tego wszystkiego, to jest szansa, że będzie ich rzeczywiście dużo więcej. Marketplace. Co jest? Nie mogę budować marketplace'ów? Too close. Wow, nie wiedziałem, że to tak działa. A tu już mogę. No i dobrze, tak mogę, to spoko. A trading post już kosztuje więcej. By się zgadzało. Już chyba mam teraz hajs na to. Trading post. Szczerze, tam gdzieś tu chciałbym. Stracę tą wieżę, to się bardzo zirytuje. Dobrze, przeżyję wieżę. Robimy tak. Wieża. I... Trading post. Dobrze. Zatem mnie to wszystko to trzeba poulepszyć zaraz. Zrób Warriora tu jeszcze jednego. Market Day. Tu w ogóle Market Day to niech leci. Daj im te teleamulety, może będą kupowali je. I tu jeszcze by wieża jedna się przydała. Dobra, Market Day. Potki. Im wyższy poziom, tym daje nam więcej hajsu, więc to zawsze jest to. Kingdom and the level of your palace. Okay. Nie wiedziałem. Nie ulepszajmy tego. No dobra, od tego momentu w zasadzie co? Budujemy tylko trading posty pewnie. Już. Bo coś innego powinienem budować. No nic za bardzo. I robić w gruncie rzeczy Market Day za Market Dayem. A, jeszcze jedna strażnica by się tu przydała. Na przykład tu. Bo potem przychodzą takie kurwy jebane. Szczurze. Dobra, zróbcie ten punkcik, stąd już powinny jeździć karawanki, tu jeszcze zrobimy na pewno jeden punkt taki, tylko pozbędziemy się, że tak powiem, wszystkich elementów, które, co jeszcze nam na dłuższą metę da hajs, dobrze, daje nam Royal Gardeny, pieniądze dają, coś jeszcze daje samo w sobie pieniądze, później jakaś gospoda, tutaj, Jedzie karawanka. Ulepszmy ten punkt. Zróbmy tu strzały, zróbmy te potki. Nie wiem, czy to wpływa. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy te potki wpływają na to, ale zróbmy je. Dobra, to widzę, że mam jeszcze jeden punkt do zrobienia tamtego. No, trzy kafle już za trading post. No to już będzie ostatni, który robimy. To najpierw zrobimy to. Siódmo poziomu wyjdziemy. Dobra. Dobrze, aż mam tych strażników pałacowych, oni przynajmniej coś tankują.
Chyba Fairgrounds jeszcze niezłe hajsy generowały, tak mi się wydaje. 18 dzień. Dobra, tu już nic nie rób. Tutaj też nic nie rób. 3000 to możemy zrobić trading post. Gdzieś tu. Obydwaj spieprzacie 6-7 poziomowy ziomek. O, przynajmniej jeden walczy. Masz poty, masz dobrze. Do wieży. Dobra, może do wieży zwiać i oddać hajs. Dobra, masz potki. To ważne. Dobra. Tam pójdę, zbuduję punkt. Zrobię te fairgrounds jeszcze, bo tam bohaterowie wydają pieniędzy dużo, jak pamiętam. To już mi się wylewelują. I to będzie chyba tyle, jeżeli chodzi o budynki. Nie wiem, czy te healing potki mi coś dają więcej. Nie wiem, nie robiłbym tego. Dobra, gazebo to jest za ogrody. Mamy fontannę, więc mamy kolejnego poborcę podatkowego. Marketplace. Nie wiem, jak to działa. Zrób tak, dzień targowy, zrób dzień targowy. Jeżdżą te muły przynajmniej. Te karawanki trochę tam wiozą tego hajsiku, no co by nie mówić. No. Ten potki kupuje dobrze. Byłoby super, jakby ktoś to naprawił, naprawdę. Bardzo mi się nie podoba fakt, że... Okej, dobra. Trafił ktoś na niego. Idzie nieźle już, chyba. Nie podoba mi się pathfinding moich chłopów, że jakby wybierają strasznie dziwaczne drogi, którymi się powinni zajmować. Tu strzałki mamy, ale chyba też to ulepszymy, te wieże, bo to samo chciałem tu zrobić. Jak będzie naprawione, to chciałbym tam zrobić Veteran Guarda jeszcze. On City Guard spoko, ale Veteran się by przydał bardziej. Dobra, tu są poty, tu są poty. Dobra, jeżdżą te karawanki, zaczynamy jeździć. Tam ma 600 już wiezie, ładnie hajsik, dobry. Dobra, dobra. Tu chciałbym Veteran Guarda wrzucić, bo on w sumie to sam. Jest tutaj jedno, to samo tutaj. Veteran Guard jednak robi trochę lepszą robotę i ma większą szansę z tym dużym szczurem, rzeczywiście. Kto tu łazi na ten pajac? I turnamenty potrzebujemy zrobić. 20 dni, no jesteśmy w połowie. Może się udać, bo mamy dobrze rozkręconą już ekonomię, więc... No i coś to nawet. Dobra. Naprawcie to i robimy Veteran Guarda tutaj też. Coś zastanawiam się, gdzie jest tutaj guard stąd. Jakoś go nie widzę. Wandering. Dobra, i robimy turniej ogólny. I powinien tu zaraz przyjść ten Veteran Guard. Oni chyba z zamku wychodzą. Poza tym ta wieża ma dzięki temu więcej życia. To też jest duży plus. Co idziesz? Visiting an inn. Okej, to nie to. Idziesz naprawiać? Idziesz to naprawić, mam nadzieję, że do obok też naprawić. Idzie City Guard. Dobrze. No i chyba tyle. No co więcej mogę zrobić? Myślałem jeszcze, czy nie tu zrobić jeszcze jednego trading postu. Market day. Market day. No to coś generuje pieniędzy, bo tu bohaterowie będą zostawiali hajsy. Królewskie ogrody powinny też generować nieźle, bo one nawet mają wpisane, że same generują. Realność większa też, to miło z ich strony. Już powinien być Veteran Guard. A co ty masz za czar? A, amulet teleportacji, dobre. Pięknie. I hajsik dla ciebie. Szczurołaki to są największe ścierwa. No i o to chodziło, żeby moje marketplace'y były zabezpieczone tutaj.
No i dobra, teraz nam zostaje tylko czekanko już, nie? Ten quest będzie długi, już widzę, że ma 30 minut odcinek. I patrzcie, tu 600 hajsów już jest. To jest nice. Dobra, się odsunę w takim razie, wezmę sobie śmucha, bo widzę, że trochę mi to zajmie. Czy już moglibyśmy sobie może porozmawiać? Tak myślę. O czym byśmy mogli sobie porozmawiać? O, wiem, w sumie jest fajna rzecz, bo jutro na mniej więcej wchodzi takie dosyć dużo ogłoszeń. Kurde, też nie mogę tym porozmawiać, no bo to trochę bez sensu. Bo jutro na MW robimy takie no duże ogłoszenie. To polecam, żebyście zobaczyli sobie. Coś takiego dużego, nad czym pracowaliśmy już jakiś czas. Co jeszcze wam mogę powiedzieć ciekawego? Jak w ogóle była pogoda, słuchajcie, bo tutaj już pierdzielnęło w nocy, dzisiaj minus 12 mieliśmy w nockę. Więc przyznam szczerze, że... To możemy zrobić. Przyznam szczerze, że wysrało dobrze, jeżeli chodzi o pogodę u nas. I no nic, by nie ukrywać, jest syf, nie? Na drogach tak samo jest syf. Jak tylko odrobina jest mrozu lub lodu, to po prostu oduczają się jeździć. Znaczy najgorsze było to, jak pierwsze się śniegi pojawiły, wiecie, i kurde, Januszownia, kurde, która przecież nie musi zmieniać przecież wcale opon na zimowe. Jeździła i tańczyła na drogach. Taki standard jazzowy. 30 tysięcy mamy, ładnie, ładnie. Market daje, trzeba pamiętać, żeby robić. Wystarczy, żebyś tu przyszedł, ziom. Popatrz, masz 1100 złota pod nosem. Nie, ty pójdziesz, odebierzesz, nie wiem, 100 złota stąd. Okej, okay, tutaj robią, plus oni dzięki temu się levelują. To jest też jakiś plus, bo ci bohaterowie przynajmniej stały się rzeczywiście przydatni. Bo coś tam umieją dzięki temu. Chcę Veteran Garda na pewno. Tutaj też chcę Veteran Garda. To jest niegłupie, bo dzięki temu też wydają hajs. Czy ty się zwiększasz? Nie. Upgrade'owanie nie ma napisane, że do mnie tu więcej hajsu wydają. Kolejny punkt. Pyk. Czterech poborców tyle dobrego. Rozbijajcie te szczuraki. No elfy to był dobry wybór na tę misję. Myślę, że nie ma lepszego. Powinniśmy się wyrobić, tak jak widzę. Powinniśmy się stanowczo wyrobić. Mamy dużo dobrych punktów handlowych. Te karawanki tam jeżdżą. Zastanawiam się, czy ona jeździ przez to, że tam nie ma. No teraz już tylko czekanko nam zostało, nie? Trochę nie ukrywam, nuda, ale no niestety. Tak już jest. Dziewiąty poziomik, elegancko zostawiał hajsy. Your trading post now offers healing potions. A, no i mogłeś oddać tu pieniądze, ale za mało miałeś widocznie, tak, żeby oddać. Pisaliście, że mogę też ustawić sobie zmniejszony poziom minimalnego oddawania, ale to by trzeba zmieniać, oni jeszcze giną co chwilę, więc to jest jeszcze problem. Gdzie jest Victory is not in the cards? Serio? Ósmopoziomowy elf przestraszył się. Kto jeszcze? I ósmopoziomowy ranger przestraszyli się jednego śmierdzącego trolla. Jeszcze wyjątkowo miernego przeciwnika. Pierwsze poziomy, jak lamusy. Dobrze, tych szkieletów mam przynajmniej. Jest pan Gard ulepszony. Tyle dobrego chociaż. No ale całkiem spoko jest ta seryjka. Tak mi się w nią dobrze gra, słuchajcie. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, jak sobie mogę przyjechać do Warszawy po napierdziałach w Majesty. To jest dla mnie, wiecie, kwestia. Trzy odcinki, jadę sobie na jakieś półtorej, dwie godzinki do pracy. No to czasami trochę dłużej, w zależności... O, fokus, widzę, że kamera straciła. Halo? Wyłączę mi autofokus, czy coś takiego? No widzę, że się jakoś wyfokusowała. Czekajcie, jeszcze zobaczę. O, już złapała. Coś miała problem na chwilę. Nie wiem dlaczego. To chyba wymaga 5 budynków ekonomicznych, czyli tam chyba targów, gospody się w to wpisują chyba? Jestem pewien. Ktoś mi to kiedyś rozpisywał, ale sam nie pamiętam. Stąd ukradłeś pieniądze? Brawo, elfie. Siódmopoziomowy, ulepszony bohater w końcu sobie poradzi z tym, nie? 40 tysięcy już mamy, 26 dni. Myślę, że uda się. Market day. Market day. Cykamy tym, żeby te hajsy były coraz większe. Zrzucaj. Naprawdę możecie to odebrać, wiecie? Tu zostawiał, to mnie wkurza, że tu zostawiał sporo hajsu. W burdelu. No bo to chyba tak najłatwiej nazwać. No, ten Veteran City Guard razem z wieżyczką już sobie radzą z trolem.
Ma lepsze staty, już dużo lepszy ten weteran. No oczywiście jest spora szansa, że zginie, tak? Ale... ale wraz z wieżą sobie zwykle radzą z jednym takim trolem, nie? 900 golda tu do zebrania, tu 1900 tutaj. Już zebrany, to dobrze. Albo ukradziony, ciężko powiedzieć. Powinno to zadziałać na dłuższą metę. Karawanka stamtąd, patrzcie, 720 wieże hajsu. Dobrze, już powinniśmy sobie poradzić z całością. Myślę, czy tego nie zdjąć z drogi podatkowej, bo to jest za daleka droga i nic na tym dobrego nie ugram na chodzeniu tam. To zresztą to samo. Tu jeszcze zrozumiem. Jeden pezant to w ogóle możecie usiąść w tych wieżyczkach. To nie jest tak, że wy musicie biegać za krzeżem w zamku. To jest dziwne, bo oni zawsze to robią. I mówię, to jest dobry show z tą serią z Majesty. Taki zawsze jest to relaksik dla mnie. Mam nadzieję, że dla was też, bo ja mówię, zawsze jest to dla mnie duża, duża przyjemność. Ta gierka jest taka może, przez to, że ma takie nieśpieszne tempo, gra się w nią dużo, dużo lepiej. I fajnie, stąd tych parę tysięcy osób widzę, co ogląda. Super, wiem, według mnie. Zwłaszcza, że wiecie, dla mnie jest to też taka podróż trochę wspomnień. Niestety ta gra ma niepomiernie rosnący później poziom trudności. Już misje z tej północnej ekspansji są przepierdolone. Zresztą niektóre misje tutaj też są przesrane, więc ta gra później przestaje już być taka relaksacyjna. Jeszcze te pierwsze odcinki są. To jest taki, słuchajcie, przedsmak, ta misyjka. Ona jest dobrym przedsmakiem z tej prostej przyczyny, że tu jeszcze jest tak, że frustracja pojawia się trochę, jak widzieliście już wcześniej. Ale potem z czasem będzie jeszcze gorzej. Takie mam wrażenie. Jak już się gra ustabilizuje, to już jest okej. Okay. Znaczy wiecie co, ja nie, aż po prostu nie przyspieszę tego, bo patrzę, że mam 36 minut odcinka. Będziemy tu jeszcze siedzieli z 15 minut, tylko czekając na to, więc ja chyba już to przyspieszę kodami i tyle, bo domyślam się, że raczej by nam się już udało, bo patrząc na tempo, jakim nabywamy pieniądze, raczej nam się uda, więc jeżeli komuś się to nie podoba, to bardzo przepraszam, ale ja przyspieszę to. Bo nie chce mi się już siedzieć z tym. Uważam, że i tak ten odcinek jest już za długi. Dobra, mamy pogrzeb. Dziękuję serdecznie. Nie, już się to ciągnęło za długo, przepraszam. Już byłem zmęczony tym. Więc tyle. Trudno. Tak mi się wydaje, że i tak byśmy do tego momentu doszli, ja nie mam ochoty czekać już na to w tym momencie. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. My będziemy się już widzieli jutro. Więc ja bym Ignacy, kodziarz, wy byliście wy. Nie kodziarze, mam nadzieję, i nie oburzeni. I widzimy się jutro. Bye.